Akademia Piłkarska Ostróda to młode stowarzyszenie sportowe zrzeszające największą liczbę młodych sportowców. Bardzo dynamiczny rozwój struktur zawdzięcza pasji i zaangażowaniu jego założycieli, jak i całemu środowisku ludzi dobrej woli, rodziców oraz sponsorów. Miniony weekend upłynął w duchu przedświątecznego spotkania, na które stawiło się 14 grup młodych adeptów piłki nożnej wraz z dumnymi rodzicami. Gośćmi honorowymi byli burmistrz miasta Ostródy, starosta ostrudzki, trenerzy, działacze, sponsorzy Akademii Piłkarskiej Ostróda, jak i rodzice młodych piłkarzy. Kończący się rok to najlepszy moment na podsumowania, wnioski, życzenia i podziękowania. Przed nami Wigilia naszej rodziny Akademii Piłkarskiej Ostróda. Cieszymy się niezmiernie. Jest to pełny rok kalendarzowy, który jako stowarzyszenie przeżyliśmy razem. Przed nami krótkie podsumowanie tego roku, naszych sukcesów. Robimy to przede wszystkim dla zawodników, bo oni są podstawą naszego stowarzyszenia. Mamy też pożegnanie jednego z naszych trenerów. No i mamy też niespodzianki dla naszych dzieciaków. Zaczynaliśmy z potencjałem 140-osobowym. W tej chwili trenuje u nas blisko 320 dzieci. To już jest naprawdę ogromna armia. Przy tym pracuje 11 trenerów, 6 asystentów, także walczymy, rozwijamy się i cieszymy się, że ten rok był dla nas tak obfity i w sukcesy sportowe i w to, że się powiększyliśmy. Aby sportowym akcentem zakończyć mijający rok, Akademia Piłkarska z wielkim przytupem zorganizowała halowy turniej piłki nożnej dla rocznika 2008 o Puchar Kurzej Góry. Jesteśmy tutaj na turnieju ze względu na zabawę, radość. Dzieci, tak, dzieci rywalizują w tym turnieju. Generalnie najważniejsze dla nas jest rozwój młodych zawodników, by z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc podnosiły swoje umiejętności, a turniej to jest dla nich taką nagrodą za ciężką pracę w tygodniu i też tutaj no, pozwalamy im się bawić tym sportem jak najlepiej. Maciek i kocham grać w piłkę. Gram w Akademii Piłkarskiej Ostróda na lewym skrzydle. Kocham grać w piłkę dlatego, że lubię strzelać bramki i szybko biegam. I w przyszłości chciałbym zostać bardzo dobrym piłkarzem. Do niedzielnych zmagań przystąpiło 10 zespołów młodych piłkarzy. Poziom zaangażowania i rywalizacji niczym nie ustępował temu z zielonych boisk. W rozegranych 33 spotkaniach najlepszą okazała się drużyna Zbrodnicy, lecz wszyscy zawodnicy zasłużyli na gromkie brawa i słowa uznania. Wszyscy zawodnicy otrzymali słodkie niespodzianki, a 3 najlepsze zespoły pamiątkowe medale i nagrody. Król strzelców i najlepszy bramkarz, oprócz pamiątkowych statuetek, dodatkowo otrzymali upominki od sponsora dzisiejszego turnieju, ośrodka narciarskiego Kurza Góra.